ci ludzie z nadwagą mają około 8 lat starszy mózg. Osoby, które mają, że tak powiem, otyłość, to aż o 16 lat starzeje się szybciej mózg, czyli finalnie 16. Natomiast te demencyjne tematy są ściśle powiązane teoretycznie z cukrzycą. Mówi się, że osoby, które mają cukrzycę, no to generalnie mają problemy z pamięcią, zapominaniem się. Otyłość i nadwaga jest ściśle powiązana z rozmiarem naszego mózgu i ze stanem takim, można powiedzieć, funkcjonalnym tego mózgu, bo osoby, które mają nadwagę, mają o 4% mniejszy ten mózg od osoby zdrowej, a z otyłością aż o 8%. Przede wszystkim siedzenie w smartfonach, tak? Generalnie one powodują wzrosty dopaminy, spadki dopaminy, już będą, że tak powiem, zmiany nastrojowe, może się to przerzucić na koncentrację. Temat pod tytułem, co się dzieje, że tak powiem, że mamy problemy z koncentracją, z pamięcią, których sam doświadczyłem, pamiętam w 2010, 12, 13, 11 roku, nawet trochę wcześniej, gdzie przy dużej otyłości, przy dużej nadwadze po prostu nie mogłem się skupić, nie mogłem się skoncentrować, nie mogłem funkcjonować. Praktycznie nie pamiętam wielu fajnych sytuacji ciekawych, tylko z opowieści, które się wydarzyły w tamtym czasie. Dlatego, że to było ściśle też powiązane z insulinoopornością, z nadwagą, no i przede wszystkim z niehigienicznym trochę trybem życia, gdzie też połowę tygodnia pracowałem w nocy, połowę tygodnia nie. I dziś, że tak powiem, na kuli tego doświadczenia, które mam i które codziennie zdobywam w pracy z pacjentami, zauważyłem, że jedną z ciekawszych takich rzeczy, którą warto się podzielić na żywo z Wami i przełożyć to, co dzieje się w gabinecie, bo przypomnę, że od 2015 roku praktykuję, a od 2016 tak już bardzo oficjalnie jako dietetyk ketogeniczny, gdzie prowadzę ludzi na ketozie i zauważyłem, że pomimo tego, że ludzie nie mają cukrzycy, nie mieli, teraz już coraz więcej osób jest jednak ze stanem przedcukrzycowym, z silną insulinoopornością, no to moi drodzy, jednak bardzo często, bardzo niezależnie od grupy wiekowej, kobieta czy mężczyzna, 30 czy 50 lat, sporo osób mimo wszystko ma duży problem z tą koncentracją i z pamięcią, co jest oczywiście niewygodne i co jest oczywiście niezgodne z naturą. Dlaczego? No bo typowe takie starzeniowe, demencyjne sytuacje powinny dotyczyć osób, które są, że tak powiem, no w wieku takim, a nie innym, czyli starszym, nie? Można powiedzieć, że ja też jestem już w starszym wieku, bo mam 43 lata i przerażony jestem, moi drodzy, gdy 25-latek, 30-latek mówi mi, że on ma problemy z koncentracją i z pamięcią, że nie może się skupić, że nie zapamiętuje, że to jest trudne, no i dla niego i co on ma zrobić, co się z tym dzieje, dopiero potem patrzymy w badania i badania nam potwierdzają to, co ja za chwilę Wam powiem. No i co się dzieje, że tak powiem, że taka fala tej koncentracji jest jednak u nas dosyć mocna. No powodów jest kilka. Po pierwsze, niedobory witaminowe, na przykład D3, być może nawet mieć tu wpływ na to B12, która wpływa świetnie na układ nerwowy. Ale to jest pierwszy z podstawowych rzeczy. Praktycznie każdy przychodzi z niedoborami witaminy D3. Kolejną rzeczą jest to, co ja uważam, że jest dosyć też istotna, ale nie najważniejsza, ale bardzo istotna. To jest, moi drodzy, też przede wszystkim siedzenie w smartfonach, tak? Generalnie one powodują wzrosty dopaminy, spadki dopaminy, już będą, że tak powiem, zmiany nastrojowe, może się to przerzucić na koncentrację. To rozbijanie nas punktowo białym światłem, jasnym, niebieskim, które generalnie, zwłaszcza wieczorem, będzie wpływało, że higiena snu będzie na niższym poziomie, przez co na przykład w nocy mogę się wybudzać, ten sen nie będzie na pewno taki adekwatnie dobry i korzystny, regenerujący dla naszego organizmu, więc w tym momencie już będę też miał problemy z koncentracją, bo mózg jest wiecznie niewyspany. Natomiast to, co jest dzisiaj kluczowe, no i brak treningu, tak? Zwłaszcza treningu o charakterze siłowym, szczególnie polecam panom, gdzie zaczyna spadać po prostu ilość białka BDNF, które właśnie odbudowuje układ nerwowy, więc na pewno będzie miało to wpływ na przełożenie pracy mózgu, układu nerwowego. Trening siłowy to podnosi, tak jak i dieta ketogeniczna, co jest właśnie dla nas korzystną formą, jeżeli chodzi o odbudowę układu nerwowego. Zresztą do tego celu ta dieta została stworzona. Natomiast te demencyjne tematy są ściśle powiązane teoretycznie z cukrzycą. Mówi się, że osoby, które
mają cukrzycę, no to generalnie mają problemy z pamięcią, zapominaniem się, dzieci nieją i tak faktycznie jest. Osoby, które mają cukier wyższy, niestety w gabinecie czasami można powiedzieć, mój rówieśnik nie do końca jakby jest, że tak powiem, i oczywiście to nie jest wina absolutnie jego, jest troszeczkę taki, można powiedzieć, bardziej dziecinny w wypowiedziach, bardziej taki, no taki beztroski i tak bym to nazwał nawet. I to będzie ściśle związane z tym, że te funkcje jakby poznawcze, że tak powiem, spadają. I zresztą każdy mówi właśnie o tym samym, że te koncentracje są dosyć słabe. No i teraz tak. Pierwszym, że tak powiem, tematem, no to musicie wiedzieć, że otyłość i nadwaga jest ściśle powiązana z rozmiarem i stanem jakby... z rozmiarem naszego mózgu i ze stanem takim, można powiedzieć, funkcjonalnym tego mózgu, bo osoby, które mają nadwagę, mają o 4% mniejszy ten mózg od osoby zdrowej, a z otyłością aż o 8%. Jeżeli zmniejszam powierzchnię mózgu, to w tym momencie zaczynam mieć też problemy z funkcjami kognitywnymi, bo ten po prostu tych komórek jest rzeczywiście mniej. Więc mózg umiera pod wpływem otyłości i nadwagi i starzeje się bardzo szybko. Adekwatnie ci ludzie z nadwagą mają około 8 lat starszy mózg. Osoby, które mają, że tak powiem, otyłość, to aż o 16 lat starzeje się szybciej mózg, czyli finalnie 16 lat starszy jest od osoby, która miała zdrowy ten mózg i zaczynają te funkcje nam się bardzo mocno zaczynają nam się, że tak powiem, bardzo, ale to bardzo mocno pogarszać te wszystkie funkcjonowania związane z zapamiętywaniem, właśnie z tym, o czym mówiłem, być może ta infantylność, dziecinność, to są takie akurat teraz moje domniemania. Natomiast fakty są niezaprzeczające, że właśnie tak się dzieje i to są badania, które warto sobie można sprawdzić, zobaczyć, ale tak po prostu jest. Osoby otyłe mają. Ja też miałem, bo jak miałem potężną nadwagę, otyłość, to doskonale pamiętam te czasy, a tak jak mówiłem na początku, nie pamiętam wielu, a żałuję, bo na pewno było ciekawie, fajnie i teraz do dzisiaj kumple mi powiedzą, a pamiętasz, zrobiliśmy to czy to, a ja nie pamiętam do końca, bo insulinooporność mi, że tak powiem, to utrudniała. I teraz ta insulinooporność jest tutaj też tematem kluczowym, jak dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że insulinooporność to nadmiar insuliny we krwi, więc ona powoduje szybsze tycie, zwłaszcza u osób, które mają, nawet jedzą mało kalorii i tyją, więc przy dużych, wysokich insulinoopornościach to będzie o wiele szybszy przyrost tej wagi, nie do końca z masy mięśniowej, głównie z tkanki tłuszczowej. I tu jest problem, no bo w konsekwencji mam nadwagę, otyłość i te wszystkie rozmiary, o których powiedziałem, się zmieniają. Ale jest jeszcze druga rzecz, a mianowicie insulinooporność powoduje, insulina w ogóle wpływa na odkładanie się amyloidu beta, czyli takiej blaszki, która bezpośrednio zaczyna nam się osadzać na naszym mózgu, powodując, że no, dysfunkcje, praca mózgu jest mocno naruszona. Więc w tym momencie, że tak powiem, mamy czynnik, który powoduje, że coś nam ten mózg zaczyna niszczyć, czyli insulina wpływa na wzrost tego amyloidu. No to fajnie, przecież ten amyloid to jest normalna rzecz, że on się będzie tworzył na wskutek starzenia się, no ale jak mam dużo insuliny, to prawdopodobnie będzie się to robiło o wiele szybciej, wiele mocniej. Natomiast też musicie wiedzieć, że w tym momencie ta insulina musi od nas z organizmu być rozłożona i wydalona i tym się zajmuje białko, enzym, który przede wszystkim ma za zadanie pozbyć się nadmiaru też insuliny we krwi. Jak ona swoją robotę zrobi, to powinna być rozłożona. I co się okazuje, to ten enzym również odpowiada tak samo równocześnie za oczyszczanie mózgu z amyloidu i również zaczyna nam, że tak powiem, rozwalać insulinę. Jak masz teraz 20, 30, 50 razy więcej insuliny, bo takie rzeczy widziałem, takie wyniki są i zresztą widzicie to na Facebooku, jak je publikowałem wcześniej w większych troszkę ilościach, to moi drodzy, to ten enzym zacznie wam niwelować poziom insuliny we krwi, pozbywając się toksycznego hormonu, bo on w nadmiarze ma działanie toksyczne, jednocześnie zabraknie go do oczyszczenia mózgu z tych blaszek amyloidowych. Więc zajmując się jednym, zaniedbujemy drugie i zaczynamy mieć problemy z funkcją kognitywną naszego mózgu. I to jest mega ważna informacja dla osób,
które nawet jeżeli w wynikach mają cukier dobry, hemoglobinę glikowaną dobrą, rzadko takie wyniki widzę, ale jednak są, to jednak przy wywiadzie, o którym mówiłem wcześniej, dochodzi do problemów właśnie takich, że ten wywiad wskazuje mi przede wszystkim i pokazuje, że jednak są te zaburzenia pamięci, koncentracji osób młodych. Więc trzeba sobie teraz zadać pytanie, czy aby na pewno jakby musimy za wszelką cenę obwiniać nasze dzieci, że są nieskoncentrowane i nie wina tylko smartfonów na temat tej koncentracji, co największym czynnikiem będzie po prostu nieodpowiednia dieta wpływająca na rozwój insulinooporności poprzez podjadanie i jedzenie regularnie węglowodanów, zwłaszcza fruktozy przetworzonej, która się, że tak powiem, w naszym mózgu, nie w naszym mózgu, tylko w naszym organizmie zaczyna odkładać w postaci tłuszczu trzewnego i wywołując dodatkowo stany zapalne. Czy jedzenie przetworzonych rzeczy, gdzie są oprócz tej fruktozy dodawane przede wszystkim, bardzo dużo jest, że tak powiem, tłuszczy trans, które powodują, że tak powiem, przyspieszenie stanu zapalnego w naszym organizmie i to będzie bardzo mocno wpływało na nasz organizm. Jedzenie fruktozy, czyli nie tylko mówimy o owocach, tylko właśnie o cukrze, który jest ukryty w jedzeniu, o słodzikach, o przetworzonym jedzeniu, będzie wpływać na stłuszczenie wątroby. Stłuszczenie wątroby bezpośrednio wpływa, o czym już mówiłem w niektórych live'ach i teraz będzie seria tych live'ów tutaj na Facebooku na temat tego, że jak to stłuszczenie wątroby bezpośrednio wpływa na hiperinsulinemię, a ta zaczyna nam wpływać na braki koncentracji, nie tylko otyłość. I w tym momencie te nasze dzieci być może dlatego są rozwalone, no bo tak, one non-stop jedzą słodycze, one non-stop dojadają. Każda kuchnia praktycznie płatki jakieś, byle jakie na śniadanie. Dużo chleba, ja nie mówię, że wszyscy, ale sporo osób. Już widzę, jak jeżdżę przecież nawet tu widać w hotelach, że się je tych płatków, te dzieci na okrętkę, nie? Chleba, pszenicy, bardzo dużo makaronów, bardzo dużo ziemniaków, bardzo dużo ryżu, kumulacja owoców, soków. To soki to są już w ogóle, że tak powiem, niesamowitym badziewiem, że tak powiem, w dużej ilości stosowane, no bo tak jak już niejednokrotnie mówiłem, no moi drodzy, zjedzenie dwóch jabłek, to tam się jeszcze zje, sześciu nie, ale wypić szklankę soku z sześciu jabłek to jest moment, a ile to jest cukru dla naszego organizmu. Więc ta fruktoza tutaj będzie bardzo mocno źle wpływała, zwłaszcza ta taka przetworzona, ta sztuczna, ten sztuczny cukier, który jest dodawany. To są przecież już na jednym live'ie gdzieś mówiłem, że fruktoza, jak sprawdzano, zobaczcie jakie to ma przełożenie na mózg. Fruktoza u szczurów podawana w ilości przez 6 tygodni, takiej jak odpowiednik jednej tam butelki napoju słodzonego, tego popularnego, który z etykietkami gdzieś tam jest na półkach w sklepie i jest bardzo mocno promowany przez sportowców, to w tym momencie te szczury, moi drodzy, ta grupa kontrolna szczurów połowę dłużej wychodziła z labiryntu od tych, które nie były pojone fruktozą. Rozumiecie? Jak funkcje, że tak powiem, poznawcze tych szczurów, mózgu tego szczura, jak ono się generalnie, jak coś się zmieniało, to czy nie może być tak w przypadku też człowieka? Udowodniono, że to stosowanie przez 6 tygodni tej fruktozy zmieniło ekspresję genów w mózgu, w obrębie mózgu, które odpowiadają za choroby neurologiczne, za Alzheimera, za demencję, za Parkinsona, za chorobę dwubiegunową, więc zobaczcie w tym momencie, jak to powiązać można ze swoimi, że tak powiem, nawykami żywieniowymi i symptomami, które być może się pojawiają u was czy u waszych dzieci. I to jest mega dosyć ważna informacja. Czyli zobaczcie, jakie mamy trzy już czynniki, nie? Mamy zrobienie się blaszek amyloidowych pod wpływem insuliny i brak oczyszczenia tego. To będzie fruktoza. Kolejny czynnik, który będzie na to wpływał. Otyłość, która jest powiązaniem fruktozy, która wpływa na insulinooporność i ta powoduje otyłość i blokuje nam spalanie tkanki tłuszczowej. Więc generalnie jest tego masę. I teraz jak sobie można w tym pomóc? No przede wszystkim postawić na nieprzetworzone jedzenie, na stosowanie postów okresowych, ponieważ posty okresowe dopuszczają do przede wszystkim spadku poziomu glukozy i wyrównania, może nie spadku, co nawet spadek i wyrównanie, do oczyszczenia organizmu, do obniżenia poziomu insuliny we krwi, do odzyskania wrażliwości na działanie insuliny komórek, no bo wy jesteście tu być może nowi, ja jestem drugi raz tu na live'ie, jak czytaliście moje publikacje różne, że tak powiem, wcześniejszych postów, to
Nie wiem, czy widzieliście, jakie tam wyniki ja pokazywałem pacjentów. Moi drodzy, to jest coś niesamowitego. To są skoki insuliny po 400, po 300, po 500. Jeden tam jest post, jak odgrzebiecie historycznie, że pacjent miał po 2 godzinach ponad 1000 insuliny, a powinien mieć 5. Rozumiecie? Czyli ma 200 razy więcej po posiłku insuliny. Jak zeżre 5 posiłków węglowodanowych, to ma 1000 razy więcej insuliny we krwi. No i potem dziwne, że ten człowiek się czuje fatalnie, ma problemy z autoimmunologią, z różnymi innymi rzeczami, że nie może schudnąć. I teraz oczywiście tysiące dietetyków powie, że deficyt się tylko liczy, tak jak to zawsze mi tam gdzieś komentują. Ale to się nie liczy, bo facet jest na deficycie, ale co z tego, jak on jest na deficycie, jak on ciągle obniża metabolizm, bo insulina mu blokuje spalanie tłuszczu. Więc to są takie tematy. I tylko wystarczy spojrzeć badania i na to później wszystko powiązać to z objawami i można to zrobić. I teraz najlepszą dietą i formą do naprawy układu nerwowego, do poprawienia funkcji kognitywnych mózgu, to jest dieta ketogenna, która powoduje, że przestawiamy paliwo z cukrowego na ketony, które powstają z rozpadu tłuszczu. Oczywiście fajnie dieta działa na odchudzanie, no bo w tym momencie spalamy tłuszcze 24 na dobę, więc jak my tych kalorii zjemy faktycznie trochę mniej, to już zaczynamy fajnie spalać, ale są też tacy, co nie jedzą mniej i też trochę spalają. A też miałem takie doświadczenia, też wbrew prawom termodynamiki i fizyki, ale miałem i teraz tak samo jak mam setki takich, którzy przyszli na konsultacje i stosują diety niskokaloryczne i nie chudną, to też jest wbrew, nie? No bo przecież dla niektórych jedzenie 1000 kalorii, ważne, że jest deficyt z warzyw czy z lodów, to bez różnicy, nie? Także to jest, deficyt jest. Natomiast to są takie tematy. I teraz właśnie dieta ketogeniczna wpływa na to, że mózg zaczyna pracować na ketonach i pracuje dużo, dużo lepiej, wydajniej. Mało tego, przy ketonach nie produkuje się tyle wolnych rodników przy spalaniu i wykorzystywaniu energetycznie, co przy cukrze. Więc kolejne przeciwzapalne działanie. I w tym momencie, włączając i wrzucając się na ketony, gdzie 60-80% nawet procent mózgu jest w stanie wykorzystać ciała ketonowe, na których pracuje dużo lepiej, one wpływają bardzo dobrze na odbudowę układu nerwowego, aktywując białko BDNF, neurotroficzny czynnik wzrostu, który powoduje, że układ nerwowy nam się zaczyna pięknie odbudowywać. Stąd dieta ketogenna od wielu, wielu lat jest stosowana w leczeniu padaczki i chorób neurologicznych, w tym nawet przy ostrych, wielopostaciowych glejakach mózgu była stosowana i jest naprawdę przez wielu lekarzy na świecie, oczywiście do wyrównania poziomu cukru i tak dalej, i tak dalej. Finalnie insulinooporność to cukrzyca, ona się skończy prędzej czy później w objawach wysokim cukrem, więc ta insulina ma tu znaczenie bardzo ważne. I teraz tą dietę ketogeniczną jak można przeprowadzić? Ano tak, żeby nie podnosić nie tylko cukru, bo warunkiem wejścia w ketozę jest niski poziom glukozy, czyli trzeba obniżyć ilość węglowodanów i białek. I bardzo często ludzie robią problem, że białko, jedzą za dużo białka na diecie ketogenicznej, albo mają niską ketozę, albo w nią nie wchodzą wcale. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Za mało tłuszczy spożywanych w diecie. To nie znaczy, że ma być tłusta golonka, tylko ma być tłuszcz nasycony, dodany w postaci oleju kokosowego, oleju MCT, w postaci oleju, że tak powiem, masła, w postaci masła klarowanego. To są takie rzeczy, które należy, warto tutaj wrzucić, nie? Więc w tym momencie tak powinno być wzbogacenie tymi tłuszczami. No i teraz sama dieta powinna być zrobiona w zdrowy sposób, a niekoniecznie w zdrowy zapewniają, że tak powiem, social media i to, co się mówi o diecie ketogenicznej i się rekomenduje masę coraz to lepszych, fajniejszych przepisów keto przetworzonego jedzenia, które jest oderwane od rzeczywistości całkowicie. Dlaczego? Dlatego, że warunkiem zdrowej diety ketogennej i działania zdrowotnego tej diety jest obniżanie poziomu insuliny. A insulina niestety rośnie po produktach nawet ketogenicznych. Ona rośnie po wszystkich produktach praktycznie, ale bardzo mocno rośnie po produktach ketogennych i jest ich moim zdaniem z połowę jak nie więcej. Śmietana, ser biały, podgryzanie orzechów, posmaki słodkie, słodziki, to podnosi insulinę. Mało tego, tam zaraz pewnie będzie z 1000 komentarzy, ale ostatnio miałem pacjentkę w tym tygodniu, była na ketozie, kupiła, nie powiem od kogo i jaki jadłospis, ale kupiła sobie jadłospis, przykładowe przepisy
i miała ketozę minimalną, czasami jej nie miała, ale mierzyła sobie cukry i jedząc zwykły słodzik, który jest w przepisie ketogenicznym, podnosiło jej to poziom cukru we krwi do 150, 160 z 80. No to to jest katastrofa. Jak słodzik? Mówi się, że słodziki nie podnoszą cukru. No, podnoszą, moi drodzy. Ale nie bezpośrednio. To się dzieje w inny sposób i o tym będę więcej mówił na szkoleniu darmowym, które 15 października przygotowuję dla Was. Na webinarze, który będzie typowo o insulinooporności, można powiedzieć o tym, jak ją rozpoznać, jak ją sobie diagnozować, jakie badania należy zrobić, z czym ją połączyć i dam Wam odpowiedź, dlaczego nie chudniecie nawet na diecie ketogenicznej przez taką insulinooporność. No bo jak Wam mówię, że Wam insulina rośnie po tych produktach i oczywiście tam teorii jest tysiące, że badania tego nie udowadniają i tak dalej. No to co z tego, że tego nie udowadniają? Jeżeli ja przerobiłem 15 tysięcy pacjentów i mam obserwację, że praktycznie każdy po śmietanie mi hamuje spalanie tłuszczu, a ma ketozę, bo to badam, albo na przykład po słodziku, albo po serze białym, albo na przykład po smażonej cebuli, albo po dodaniu kawy keto, którą się kupuje w znanym portalu ketogenicznym, a ma tylko tą różnicę, że smakuje waniliami i taka osoba, mimo że ma ketozę, nie chudnie, bo prawdopodobnie mu leci insulina do góry, bo ma insulinooporność. Jest tak czuły, że mu ta insulina wzrośnie po tej kawie z posmakiem waniliowym i ten proces się niestety zatrzyma, spalania tkanki tłuszczowej. I teraz, gdyby to był jeden case na 15 tysięcy, to jest, to powiem tak, ktoś ma rację, pieprze głupoty. Ale jeżeli ktoś ma grupę kontrolną i widzi tych pacjentów na co dzień i pracuje z tymi pacjentami i bada tych pacjentów i jest powtarzalność tego zjawiska, no to znaczy, że generalnie coś na rzeczy jest. A dodam, że ja w 2016 roku zupełnie inaczej te diety ketogeniczne jeszcze robiłem, pozwalałem więcej rzeczy jeść i ludzie chudli. A teraz niestety przez to, że jest wysoka insulinooporność, to nawet te wszystkie takie, można powiedzieć, półzamienniki albo zbliżone posmakiem słodkim produkty mogą niestety, ale bardzo mocno zablokować spalanie tłuszczu, a o tym też mówię w swoim darmowym webinarze, który półtorej godziny zawiera informacje, jak zrobić zdrową dietę ketogeniczną, redukcyjną i adaptacyjną, właśnie bez tych wszystkich dodatków, które często sobie wrzucacie i żebyście po prostu dobrze funkcjonowali, żebyście mieli wygodę, żeby Wam było smacznie, żeby było porównywalnie z cukrem, który by Wam towarzyszył całe życie. Nie ma. Chcecie coś zrobić porządnie, to trzeba odciąć całkowicie wszystko. Jak ja jechałem na Mistrzostwa Świata i Europy i byłem na Pucharze Świata w judo, to nie mogłem sobie pozwolić na półśrodki, nie mogłem sobie 5% pozwolić odstępstwa od jakby swoich założeń treningowych i wypoczynkowych, czyli nie chodziłem na imprezy i tak dalej, musiałem to odciąć, żeby się przygotować do tego, co chciałem zrealizować. Więc jeżeli masz, całe życie zasuwasz na cukrach, jeżeli cały czas zasuwasz na węglowodanach, masz insulinooporność i liczysz na to, że schudniesz zamieniając, nie wiem, ryż na keto ryż albo jedząc, nie wiem, zamiast jabłka borówki, no to sorry, ale niestety ta redukcja będzie być może, ale nie na tyle skuteczna, a mało tego może utrudnić Ci odwrócenie hormonalne, jeżeli chodzi o insulinooporność, czyli dojście do równowagi hormonalnej, bo tak się niestety dzieje, moi drodzy, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o odchudzanie, tylko o to, żeby hormony się zaczęły regulować, żebyście później dokładając następne produkty nie mieli efektów jojo, bo jeżeli niedobrze się odchudzasz, nie masz pełnego potencjału diety redukcyjnej i nie chudniesz w należyty sposób, gdzie Twój organizm sięga po białka po to, żeby wytworzyć brakujący cukier, bo nie masz pełnej ketozy, bo jesteś na redukcji, to w tym momencie obniżysz metabolizm i potem dodając produkty, te, które bym zalecił, możesz przywalić atomowym efektem jojo, stąd też mówią, że dieta ketogeniczna, też są po niej efekty. Tak, efekty jojo są po diecie ketogenicznej. Są. Ale najmniej, jeżeli się w ogóle zrobi ją dobrze, to w ogóle. Natomiast jeżeli zaczniesz robić źle dietę ketogeniczną, to będziesz miał tak samo jak po diecie niskokalorycznej, bo niskokaloryczne diety obniżają metabolizm. Tak się dzieje. I dlatego potem ludzie mają efekty jojo, bo to jest normalne. 3 miesiące metabolizm staje. Metabolizm staje i w tym momencie robi się, że tak powiem, problem. Czyli byłem na 1500 kalorii, schudłem trochę, waga stanęła i znowu by trzeba było ciąć kalorie. No właśnie, potem jest efekt jojo, bo organizm jest przyzwyczajony do tego niższego poziomu kaloryczności pokarmów, które przyjmował. Natomiast jeżeli ja i ma utrudnione spalanie,
Jeżeli ja mam niską ketozę, bo sobie blokuję poprzez skoki insulinowe spalanie tłuszczu, bo dodam, że insulina blokuje spalanie tłuszczu, skok prawidłowy insuliny blokuje spalanie tłuszczu na 4 do 6 godzin, to po takim posiłku, to jeżeli nawet zjesz te przysłowiowe, nie wiem, keto pancake'a z masłem orzechowym rano i masz insulinooporność, to prawdopodobnie twoje spalanie po tym będzie zablokowane na 4 do 6 godzin mniej więcej i w tym momencie nie spalając obniżasz metabolizm, więc tak, po diecie ketogenicznej też będziesz miał efekt jojo jak po tamtej niskokalorycznej. Drugi moment, kiedy ludzie mają efekty jojo po każdej diecie, to jest to, za przeproszeniem, jak zaczynają wpierdzielać po prostu węglowodany wiadrami i uszami, bo nagle skończyłem redukcję, to teraz se mogę wszystko. Pizzę, kebaba, sushi, w międzyczasie kolkę, ale zero, to też przecież podnosi insulinę. No i oczywiście deserów trzeba się najeść i owoce, bo owoce są przecież zdrowe w dużej ilości, no ale tam jest ta fruktoza, o której Klonek dzisiaj powiedział, że niestety jednak trochę może wpływać negatywnie na zdrowie, bo powoduje stłuszczenie narządów wewnętrznych. I nie chodzi znowu o fruktozę, tylko też o podaż tej fruktozy w jaki sposób. Oczywiście w owocach jest lepiej przyswajalna, bo też jest błonnik i nie narobi dziadostwa i też nie zjemy dużo owoców, jak oczywiście zachowamy sezonowość, bo jak nie zachowamy i będziemy żreć owoce na potęgę, to w tym momencie i tak dojdzie do tego, że mamy przyjętej za dużo fruktozy i wpłynie to na stłuszczenie wątroby, bo fruktoza niestety nie jest metabolizowana tak dobrze jak glukoza i powoduje stłuszczenie wątroby, przez co generalnie organizm ma zaburzenia hiperinsulinemii, o czym powiem w najbliższych live'ach. Wytłumaczę Wam, dlaczego tak się dzieje i wtedy zaczynam mieć problem zdrowotny, bo przecież tłuszcz trzewny jest dla nas niebezpieczny. I tak to działa. I teraz dlaczego taka moja produkcja w tym temacie? Moi drodzy, z prostego względu. Dlatego, że jeżeli zrobicie źle dietę ketogeniczną i chcecie sobie poprawić nią zdrowie, funkcjonowanie mózgu czy obniżenie stanów zapalnych, to w tym momencie robi się co? Nie ma tego efektu. Bo insulinę podnoszę. Niby jestem w ketozie, wiesz, bo jestem na keto, mam ketokatenik, mam keto fajne desery i tak dalej, ale niestety robi się problem taki, że właśnie ta insulina nam nie obniża tych stanów zapalnych, bo jak jest na wyższych poziomach, może już nie takich kosmicznych, ale wystarczy takich, to jest dla nas niedobre, a poza tym nie odzwyczajamy się od posmaków słodkich, więc zero-jedynkowo, albo coś robisz dobrze, albo po prostu przestań ściemniać, że chcesz coś zrobić ze sobą, bo lepiej jest po prostu zrobić to raz a dobrze, żeby później móc wprowadzać pewne rozwiązania, które da się wrócić do pewnych produktów i nawet wszystkich, jedząc dobrze, w dobry sposób, tak jak kiedyś ludzie jedli i nie było problemów z nadwagą, z otyłością i z dysfunkcjami, o których dzisiaj tutaj Wam powiedziałem, więc na pewno warto się nad tym pochylić i zastanowić. Tak to wygląda z perspektywy 10-letniej prawie już praktyki i tymi rzeczami się chciałem się z Wami podzielić. Dziś nietypowo, bo powiedziałem Wam o jakby takich rzeczach, o stanach, które tutaj często widzę w gabinecie i miałem też u siebie i prawdopodobnie jesteście, być może ktoś tam z Was dzisiaj obserwujących ma podobne symptomy, więc już masz jakieś rozwiązanie. Jeżeli chcecie dobrze zrobić tą dietę ketogeniczną, zapiszcie się na mój darmowy webinar. Możecie tam uzyskać pełne informacje, 1,5 godziny poświęcicie sobie i dostaniecie jeszcze na koniec materiały, jak tą dietę sobie skonstruować we właściwy sposób i przykładowe przepisy, które Wam pomogą osiągnąć te cele, które chcecie i to macie za free. To możecie z tego korzystać i zachęcam Was, wkleję później pod tym live'em link do podcastu o diecie ketogenicznej, które robiłem dla Śląskich Laboratorii Analitycznych z Tomkiem Barankiem, którego bardzo mocno serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj chyba nawet wyszła druga część tego podcastu i też Wam, że tak powiem, tutaj takie narzędzie stworzyłem, którego możecie korzystać, bo po prostu warto zajrzeć jeszcze, a nie tylko zaglądać w przepisy bez zastanowienia się, co z czego wynika i po co się co robi. A teraz, moi drodzy, przejdę do odpowiedzi na kilka pytań. No i oczywiście zapraszam na kolejne live'y. Wypatrujcie też darmowego szkolenia, które dla Was robię. No i serdecznie Wam gratuluję, jeżeli po prostu macie chęć na skorzystanie z pewnych rozwiązań, które dla Was przygotowałem. No i oczywiście namawiam do edukacji i do szukania informacji, rozwijania się. To nie musi być tylko mój kanał, czy moje jakieś tam rzeczy, które Wam tutaj mówię i opowiadam. Po prostu dzielę się swoimi doświadczeniami już od wielu lat. Teraz w większym skupieniu w tych social mediach, więc jakby mam nadzieję, że to się przyda. I oczywiście mam nadzieję, że to było dla Was dzisiaj przydatne. Dajcie komentarz jakiś, czy to było ok. Naprawdę przelecimy tutaj niebawem przez co? Przez insulinooporność, rolę, w jaki sposób insulina wpływa na niedoczynność tarczycy, bo też mam przecież ludzi, którzy nagle odstawiają praktycznie każdy
leki na tarczycę, na nadciśnienie, gdzie Hashimoto znika, cysty na jajników na diecie ketogenicznej, tylko jest zrobiona w zdrowy sposób, nie? No i ostatni hit to zreaktywacja trzustki przy cukrzycy typu pierwszego, ale o tym będzie dopiero później i głośniej, bo przygotowuję parę rzeczy. Hej, dobry wieczór. Przytrafił mi się refluks i zgadza, czy keto przy tym jest bezpieczne. Tak, Karola, kawa jest przy tym bezpieczna, tylko trzeba ją zrobić z produktami, które ci nie będą podnosić tego. Ja jak zjem coś niestosownego, nawet z diety ketogenicznej, też mam refluks. Postaw na to, co jest w kursie darmowym webinarze, który mam dla was. Weźcie sobie tylko w bio i tam powinien być dostęp do niego. A jak nie, to napiszcie wiadomość, to wam wyślę. O ile was ogląda dzisiaj? Napiszcie też w komentarzach, proszę, czy godzina 18.40, 19 jest ok, czy czasem w sobotę może bym coś zrobił. Jakie godziny byłyby dla was dogodne, to postaram troszkę się dostosować, chociaż też mam swoje życie prywatne. Natomiast, o dziwo, natomiast generalnie chętnie wam tutaj powiem, nie? O, Marcin tutaj w jakiś sposób mnie zareklamował, że nic nie działało. Kierowca zawodowy dzięki świadomości ze 110 na 95 w 3 miesiące. Brzuch prawie spadł. No i super, Marcino. Gratuluję. Ja prowadzę ludzi w różny sposób. Macie za darmo kontenty, macie na kurs 12 zasad dietetyki na YouTubie. Warto z tego Facebooka czasem zajrzeć do mnie na YouTuba, polubić, bo tam co tydzień rzucam dłuższe już materiały. I macie, że tak powiem, ta za darmową dietę ketogeniczną, macie darmowe informacje na temat 12 zasad dietetyki, czyli w ogóle jak zrozumieć insulinooporność, co się tam dzieje, jak sobie ułożyć dietę niskowęglowodanową, to macie za darmo na YouTubie. Ja kiedyś ten kurs sprzedawałem za 500 zł. Jest nagrany, bardzo dobrze zrobiony, zmontowany z prezentacjami. Kolejna rzecz jest taka, możecie korzystać z kursów płatnych, gdzie są jeszcze szersze, jest więcej przepisów, jadłospisów i jest kontakt taki na grupach. Jedna opcja ma kontakt na grupie zamkniętej na Facebooku, druga na Zoomach co dwutygodniowych, gdzie można mi zadać pytanie już takie targetowane w dietę. No i cały czas przyjmuję ludzi tutaj w gabinecie i online, gdzie prowadzę praktykę indywidualną na podstawie badań i to też jest rozwiązanie, z którego zawsze możesz skorzystać, jeżeli oczywiście chcesz. Natomiast to, co jest za darmo, to warto z tego korzystać i się po prostu uczyć. A potem decydować, co zadziałało, co nie, i zawsze możecie, że tak powiem, się skontaktować. Migdałów też bym raczej nie polecał, zwłaszcza na redukcji. Nie wiem, czy erytrytol Barbaro podnosi cukier, natomiast nie jest moim ulubionym produktem, jeżeli chodzi o dietę, zdrową dietę ketogeniczną. Nina napisała, fakt, mierzyłam cukier po zwykłej herbacie ze stawią, ze 130 wzrosło przez słodzik o 220 i poszedł w kąt. No, nic bardziej, że tak powiem, ujmującego, że potwierdzasz moje wszystkie, że tak powiem, tutaj informacje. Także dziękuję wam za te komentarze, za zaangażowanie, moi drodzy. Bardzo dużo was obejrzało. Udostępniajcie informacje, za tydzień będę znowu i będziemy sobie działali i będę wam tutaj edukację szerzył. Tutaj był ktoś, napisał, że według moich wskazówek z oknem na diecie ketogenicznej schudła 10 kg osoba. Super. Wiola, dziękuję. Warto posłuchać webinaru. Tak, warto. Uważam, całe serce w niego włożyłem. Zresztą we wszystko, co dostajecie i wszystko, co przygotowuję, całe serducho moje i moja wiedza i naprawdę siedzenie latami po nocach i szukanie odpowiedzi na wiele rzeczy. I dlatego przygotowuję coraz więcej informacji wam po prostu przygotowuję, a przygotowuję tego tony. Dlatego fajnie, bo mam zespół, który mi teraz już pomaga i mam masę ciekawych dla was rozwiązań już w przygotowaniu. Dziękuję. Skarbnica wiedzy. W ciągu 3 miesięcy schudłam. Beata, musisz się skontaktować. Jeżeli cię prowadziłem, to sprawdzimy, co badania sobie po 3 miesiącach diety warto zrobić i sprawdzić, co tam się dzieje.
19 pasuje, super. 19:30. Godzina nie jest ważna. Najważniejsze, że jesteś i dzielisz się z nami swoją wiedzą. Dziękuję. Tak, robię to, bo uważam, że warto się dzielić. Mówię, warto, naprawdę, no lubię to robić, lubię się dzielić tą wiedzą, także dziękuję, że jesteście i słuchacie i chcecie tego słuchać. Wyślę wam link w takim razie, tylko do czego miałem wysłać? Do YouTube'a wam wyślę, a w bio macie po prostu do szkolenia. Angelika Dominik, słuchać, każda pora dobra. Tak, można odsłuchać, sorry, bo mi tutaj ktoś dzwonił. Bo są zamieszczone i też te live'y są co tydzień wrzucane na YouTube'a, żebyście mogli sobie do nich wracać, jakby na fejsie się coś wykrzeczyło. Dobra, live'y będą zapisane. Mam nadzieję, że wskazówki tutaj widzę, piszecie, że generalnie wam się przydały. No to w tym momencie, słuchajcie, moi drodzy, temat ustalam za wyczerpany, jadę trochę też odpocząć, co zjeść, bo jeszcze ta pora, że dzisiaj sobie mogę zjeść, a dzisiaj jadłem mało. W ogóle jem mało na ketozie, mimo że trenuję siłowo. Nie trzeba jeść aż tak dużo, więc słuchajcie, za tydzień się widzimy. I generalnie może mały challenge. Kto tam już jest długo z ketozą i chciałby zrobić głodówkę, to być może zrobię, ale to dopiero ogłoszę 15 października. Taką głodóweczkę zbiorową, taką, że można by te 24 do 48 godzin, już to raz zrobiliśmy, przetestowaliśmy, moi drodzy. Robiliśmy głodówkę, grupa na WhatsAppie, najpierw się zapisali wszyscy na WhatsApp, głodóweczka i tam pod moim nadzorem zawsze wam coś podpowiedziałem. 80 osób żeśmy zrobili w 40-dniową głodówkę, więc w tym momencie fajne narzędzie, być może taki challenge do was z odchudzaniem, z obniżaniem tej insuliny. No, zobaczymy, co się podzieje, bo zaczynam tutaj z wami, że tak powiem, na Facebooku, bo widzicie moje reklamy, widzicie, że tak powiem, moje posty. Teraz mi już pomaga tam też zespół w tym wszystkim, bo wcześniej sam ogarniałem, teraz już nie jestem po prostu w stanie, bo wolę tworzyć pewne rzeczy. Tym bardziej, że już w końcu niebawem i książka jakaś wyjdzie, także no masę rzeczy dla was mam w przygotowaniu i generalnie po prostu będę częściej tutaj na tym fejsie u nas generalnie i będę wam tutaj edukację jeszcze wrzucał taką, której nie słyszeliście, a naprawdę mam takie tematy do was do przekazania, których no nie usłyszycie nigdzie i nie przeczytacie w żadnej książce, bo to wynika z praktyki i z doświadczenia i bardzo chętnie o tym opowiem, a jak będziecie mieli chęć słuchać i skorzystacie, wyciągniecie z tego wnioski, to będzie naprawdę mi miło i oczywiście wydłużycie sobie zdrowie i to radykalnie mocno. Wszystkiego dobrego i widzimy się za tydzień. Przygotowujcie się też, bo będzie fajny ten webinar taki szkoleniowy o insulinooporności. Czy przy końcówce, ale jednak cukrzyca i dwa razy dziennie metformina, można głodówkę oczywiście, bo ci obniży cukrzycę typu drugiego bardzo mocno cukier. No, to tyle. Trzymajcie się. Lecę. O, jeszcze sobie coś tu zrobiłem. Hej.